Go live. Widzę, że jestem w zapisie. Witam Państwa bardzo serdecznie. Z tej strony Mikołaj Choroszyński. Jestem dietetykiem oraz psychodietetykiem. Specjalizuję się w uzależnieniu od żywności komfortowej, uzależnieniu od słodyczy, generalnie w zaburzeniach odżywiania, które dotykają większość społeczeństwa. Dlatego chciałem dzisiaj też porozmawiać o problemie, jakim jest odzyskiwanie kontroli nad jedzeniem. Jak długo ono trwa? Jaką drogę należy przejść? Temat nie jest jednolity. Odpowiedzi na to można szukać po części w badaniach, po części w praktyce, po części w różnego rodzaju opracowania. Sam po sobie wiem, jak trudna bywa zmiana nawyku. Szczególnie ostatnio przyglądam się temu, ponieważ zostałem domem tymczasowym dla pewnego starego chojraka. To stara psinka, która na tydzień została u mnie, Grant, i ten pies dużo przeszedł. To też jest zatrważające, jak zwierzęta był przez 2 lata zamknięty w piwnicy. Praktycznie nie był karmiony, nie było dla niego żadnej uwagi. Nie miał zaspokojonych podstawowych potrzeb. Całe szczęście udało się go interwencją odzyskać z tego miejsca. I od 2 lat jest u Bartka w domu tymczasowym. Teraz przyjechał do mnie. Stary pies. Momentami wystraszony, momentami agresywny. Nie lubi stóp, więc bywa, że rzuca się do stóp. Byli u mnie goście, to wszyscy siedzieli w butach, żeby pies się nie rzucał do stóp. Natomiast zobaczyłem, że po jednym dniu przestał mnie odpuszczać na krok. Chodzi dosłownie krok w krok za mną wszędzie. Kuchnia, łazienka, pokój, przedpokój. Tylko zobaczy, że się ruszam, jest na nogach i cały czas jest ze mną. Na początku było to całkiem interesujące, ale po paru dniach czuję się trochę inwigilowany. Czuję ciągle oddech drugiej osoby na sobie. I dzisiaj akurat, jak miałem nagrywać kurs rano, to Grant oczywiście leżał przy mnie, ale a to się lizał, a to gdzieś przeszedł i cały czas wydawał jakieś dźwięki. Ale powiem wam, że to jest sprytna bestia. Bo jak zaproponowałem mu, żeby wyszedł z pokoju, całkiem spokojnie, to udawał głuchego. Ciekawe, że nie udaje, jak mu rzucam smaczki. Ale żeby go w jakiś sposób przemieścić, to nie daj Boże. Pies jest... nie lubi dotyku. Takiego nieproszonego. Szczególnie jak się nie chce ruszyć. Więc postarałem się go wyprowadzić z pokoju. Bardzo się obraził. Naszczekał na mnie, więc wyprowadzenie z pokoju nic nie dało. W końcu gdzieś poszedł spać i udało mi się nagrać trochę materiału. Więc zauważyłem też po sobie taki pewien schemat, który też gdzieś obserwuję. Jest to schemat bardziej podświadomy, że pies, który leży drugi dzień cały czas gdzieś w moim bezpośrednim zasięgu i 2 dni się liże. Zastanawiałem się, czy to jest jakiś jego moment na higienę, ale okazało się, że przynajmniej dowiedziałem się, że chodzi bardziej o sposób na uspokojenie. Psy się w ten sposób uspokajają, jak liżą się. Ale tak słuchając go godzinę, drugą, trzecią, czwartą, dziesiątą, liżącego się, po prostu zaczęło mi się to nudzić. I starałem się nad tym właśnie pracować. Jak gdyby to nie jest wina psa. Więc denerwowanie się na niego zupełnie to nic nie zmieni. Więc zajrzałem w głąb siebie, żeby zrozumieć, o czym to jest. No ale pewnie to było o takiej potrzebie spokoju, akceptacji. Natomiast gdybym miał to ciekawe, jakby to wyglądało na dłuższą metę. W przypadku zmiany nawyków żywieniowych też próbowałem wielokrotnie zmieniać moje nawyki żywieniowe. Nawet jeszcze zanim dojdę do żywieniowych, to ogólna zmiana nawyków polega na bardzo podobnym schemacie. Czyli jedno nasze przyzwyczajenie, które gdzieś jest osadzone, staramy się zmienić. A wiadomo, że te nawykowe zachowania, które są już automatyczne, są dla nas ewolucyjnie bardzo wartościowe, ponieważ są mniej energochłonne, mniej zużywają zasobów, nie potrzeba tyle świadomości na ich utrzymanie, więc większość naszych zachowań, około 95%, jest automatyczna. To robimy coś, nie zastanawiamy się nad... Pisząc książkę Uzależnienie od słodyczy, skuteczne narzędzie do zmiany nawyków, o dokładnie tą książkę, którą teraz trzymam w ręce, zastanawiałem się, który nawyk jest ze mną najdłużej. Ja tak chodziłem po głowie i od zawsze był jeden schemat, odkąd pamiętam. Było zawsze: Mikołaj, wstawaj do toalety,
umyj buzię, umyj zęby i na śniadanie. W tej kolejności. I zawsze po śniadaniu, i zawsze myłem zęby przed śniadaniem, potem śniadanie. Stwierdziłem, że to jest nawyk, który faktycznie najdłużej jest ze mną. Co mogę z nim zrobić? Podjąłem próbę zmiany go na mycie zębów po śniadaniu. Powiem wam, że czy było łatwo? Pierwszy tydzień? Banalnie. Miałem dużą motywację i myłem zęby po śniadaniu. Ale przyszedł kolejny tydzień, no i już się zdarzyły jakieś luki. Gdzieś po śniadaniu rzuciłem się w wir pracy i zapomniałem o tym, bo to nie było w nawyku. Nie kontrolowałem tego. Więc przykleiłem sobie tablicę na szafkę, karteczkę, tam gdzie odkładam naczynia po śniadaniu, żeby pamiętać, myj zęby po śniadaniu. I przez tydzień działało świetnie, ale później pojawiło się kilka luk. Znowu karteczka powoli znikała z mojego horyzontu. Nie widziałem jej, ona tam wisiała, ale stała się dla mnie częścią otoczenia. Nie budziła, nie dawała żadnych bodźców. Więc zostawiłem karteczkę i postarałem się jeszcze w inny sposób ją się do tego zmotywować. W efekcie po 2-3 miesiącach w większości przypadków pamiętałem, żeby myć zęby po śniadaniu, ale do teraz nie jest to tak automatyczne w moim przypadku, choć minęło już 9 miesięcy, nie jest to tak automatyczne jak wcześniejszy odruch mycia zębów rano. Po 9 miesiącach mycia zębów po śniadaniu. Z nawykami żywieniowymi jest jeszcze lepiej, robimy to jeszcze bardziej automatycznie. Często pod wpływem emocji, impulsywnie. Jeżeli coś wykonujemy pod wpływem impulsu, pod wpływem emocji, to tam nie ma wolności wyboru. Coś za nas kieruje. Coś podejmuje za nas decyzję. No, zobaczcie, co różni nas od zwierząt. Tak samo, takie same mamy potrzeby fizjologiczne, tak samo się rodzimy, przychodzimy na świat, dorastamy, umieramy. Tylko, że gdzieś ta wolność wyborów jest z nami. No i potrzeby. Potrzeby też nas odróżniają od zwierząt. Potrzeby wyższego rzędu. Żeby zmieniać zachowanie, żeby robić to świadomie, potrzeba dobrze jest odzyskać działanie nad zachowaniami impulsywnymi. Działanie impulsywne, też dzisiaj podczas konsultacji jeden z pacjentów powiedział, że od dziecka wychowywał się w czasach komuny, tam schabowy z ziemniakami, to był rarytas i zawsze mama uczyła, żeby zjadać do czysta talerz. I tak też robi, tak też ma, taki też ma nawyk nauczony. Robi to trochę impulsywnie, bez zastanowienia. Jeżeli uda się zastanowić, jak to wpłynie na moje zdrowie, jest w stanie zmienić decyzję. Może nałożyć sobie więcej sałatki, surów, może nie brać frytek do takiego atleta. Więc to jest istotne, żeby pracować nad swoimi zachowaniami automatycznymi i impulsywnymi, które często też nie prowadzą nas w tą najlepszą stronę. Te zachowania impulsywne są przydatne na określonym momencie życia. Przykład, pizzę i piwo zamawia się w akademiku, ale jak już ma się rodzinę i 30, 40 lub więcej lat, to już pizza i piwo nie będzie rozwiązaniem. Jeżeli robi się jakieś zachowania, szczególnie żywieniowe w jednym okresie, to w następnej dekadzie może one już nie będą adaptacyjne. Może już nie będą nas wspierały, dlatego warto przyglądać się sobie i mieć świadomość, które zachowania i dlaczego wybieramy. Jest taki dowcip, jak dwójka starszych osób zginęła w wypadku samochodowym i święty Piotr otwiera im drzwi, bramy raju i mówi, tutaj macie domek nad morzem, tutaj macie kort tenisowy, tutaj do golfa, tutaj wieczny bufet szwedzki, tutaj basen, wodospady, sady, pola, co tam chcecie. No to ja was zostawiam. No i tak Gerard mówi do Palomy, widzisz, a gdyby nie te twoje otręby i zdrowe odżywianie, to bylibyśmy już tu 10 lat temu. Więc zmiana nawyków czasami jest skuteczna. Szczególnie, jeżeli zmieniamy nasze środowisko. To jest jeden z elementów, który jest tutaj nadrzędny. Zmiana środowiska pozwala utrzymać dłużej zachowanie. Ale jak długo trwa zmiana nawyku po rozpoczęciu nad nim pracy? Dzisiaj również miałem cały dzień konsultacji i jedna osoba, która zmotywowało mnie do nagrania dzisiejszego odcinka, zapytała, kiedy odzyskam kontrolę, kiedy sobie zaufam na tyle, że będę w stanie poradzić sobie sama, bo na ten moment wydaje mi się, że to nie nadejdzie nigdy. Oczywiście odpowiedź nie jest czarno-biała. Są różne teorie, różnego rodzaju tezy o zmianie nawyku. Czasami słyszymy, że wystarczy 21 dni, czasami, że 250 dni.
itd., itd. W sumie żadna nie jest w stanie określić tego w sposób precyzyjny, bo zależy od kilku czynników, przynajmniej w dużym stopniu zależy od tego, ile trwał stary nawyk. Jeżeli trwał 30 lat, z pewnością 21 dni nic nie pomoże. Detoks od tego nawyku. Detoks pomoże faktycznie, jeżeli przez 20, a dokładnie przez 28 dni, czyli 4 tygodnie, powstrzymujemy się od nawyku, wykonywania jakiegoś nawyku, to oczyszczają się receptory dopaminowe i inne zachowania też będą sprawiały nam przyjemność. Zauważamy tą przyjemność. Może tutaj jest gdzieś podszyta prawda pod tą teorią. Natomiast no, w przypadku osób, które pół życia powtarzają dane zachowanie, to pewnie będzie potrzeba więcej czasu niż osób, niż u młodych 20-paroletnich. Więc zależy, jak długo trwało tamte zachowanie wcześniejsze. I pytanie, jak dużo czasu i energii wkładamy i uwagi, zasobów w zmianę tego nowego zachowania. Jeżeli już podejmujemy pracę, to czy robimy to w 100%, czy w 25%, bo jesteśmy podzieleni na inne obowiązki, inne zadania. Im więcej uwagi skupimy na tym procesie, na tym jednym danym, tym szybciej osiągniemy sukces i łatwiej będzie utrzymać ten poziom motywacji. Nic nie będzie rozpraszało. Ale to też jest ciężkie, w zależności od zmiany, nad jaką pracujemy. Natomiast zmiana nawyków żywieniowych to raczej jest duże przedsięwzięcie. I też zawsze to podkreślam. Dzisiaj dwie osoby też mi o tym wspomniały. Momenty, w których były potknięcia. I po potknięciu wszystko się sypie. Jedna osoba 3 miesiące dała sobie spokój z większością zdrowych nawyków, choć część tych, które wypracowaliśmy, została. To też już nie działa tak zerowinkowo, nie wróciła całkowicie. Nie było całkowite zarzucenie i zamawiamy pizzę, wiaderko lodów i zapominamy o świecie, ale gdzieś zaczęły się pojawiać wcześniejsze nawyki. Druga z osób, z którą współpracowałem, po okresie przeziębienia. Czasami ma tak, że w okresie zimowym łapie przeziębienie i później wypada z rytmu i już ciężko jest do niego wrócić. Więc warto w takich wypadkach wypracować osobom, z którą pracujemy, z pacjentem, działanie właśnie na wypadek tego spadku motywacji. Co można zrobić, żeby podnieść? Przede wszystkim warto jest wytłumaczenie tego, że w ślimak zmiany zawsze jest wpisany nawrót, czyli gdzieś to potknięcie będzie. Im lepiej to przepracujemy, im więcej świadomości będzie miała druga osoba, z którą rozmawiamy, tym łatwiej i szybciej podniesie się z takiego potknięcia i wróci na odpowiednie tryby. I z czasem, dzięki temu, że ślimak się rozwija, tych wpadek będzie coraz mniej, one będą mniej spektakularne. Może z 3 miesięcy to zrobi się nagle 1,5 miesiąca, albo miesiąc, no, a może tydzień, a może 2 dni. I tak dalej, i tak dalej. Natomiast w badaniach nad skutecznością diety ponad połowa osób po pierwszym roku, po 12 miesiącach, wraca do wagi wyjściowej z nawiązką, czyli to jest efekt jojo. To już nie jest tylko na potknięcie, tylko to jest efekt jojo. Natomiast praktycznie wszyscy w okresie 2 lat. Dlaczego? Niewiele osób stosuje podejścia psychodietetyczne, czyli ktoś zgłasza się do dietetyka, dostanie rozpiskę. Pamiętam okres, kiedy regularnie wypisywałem rozpiskę. Wtedy pacjentów widziałem na pierwszej wizycie, czasami na drugiej kontrolnej. Jak już rozpiska była w ręce, to po co nad tym pracować dalej? To widzicie, jest błąd. Bo na tych pierwszych konsultacjach dobrze wytłumaczyć, nad czym polega proces zmiany. Jak go prowadzić, gdzie mogą być punkty zapalne, jak sobie z nimi poradzić. Dać narzędzia i przygotować na to, że coś takiego może nadejść. Zresztą to też jest temat, nad którym teraz pracuję, bo szkolenie, które nagrywam, i które będzie publikowane najprawdopodobniej na początku listopada. 30 dni intensywnej motywacji właśnie do odzyskania kontroli nad żywieniem i dzięki wejściu w taki schemat 7-dniowy udaje się utrzymać motywację długoterminowo, ponieważ jakie okresy, ten 7-dniowy okres jest naszym odcinkiem, obszarem czasu, który powtarza się przez całe życie. Zobaczcie, miesiące mają różną długość, lata mają różną długość, są różne sezony, ale my żyjemy w tym schemacie 7-dniowym. Więc jeżeli uda się ten schemat 7-dniowy dobrze zoptymalizować i każdego dnia wiedzieć, jak pracować nad sobą odrobinkę, żeby poprawić te nawyki żywieniowe, to mamy sukces. Znalazłem kilka badań, które to potwierdzają. Oprócz tego grupa wsparcia. Wszystko co zawiera się w ten 7-dniowy proces, to właśnie te sposoby, które mają największe poparcie w badaniach i literaturze naukowej, ale oprócz tego w doświadczeniu, w pracy. A co jest taką ciekawostką, której jeszcze nie wspominałem, odnośnie
tego kursu to przypominajki SMS-owe. Więc jak ktoś się zapisze, to codziennie dostaje przypominajkę o tytule filmu, jaki na niego czeka i ćwiczeniu, jakie jest do zrobienia. Wszystko, aby zwiększyć tę motywację i w tym okresie 30 dni przekazać w maksymalnie najprostszy sposób najwięcej wartościowej wiedzy, co będzie naprawdę przydatne, bo zauważyłem, że tego brakuje. Tego brakuje takiego dobrego, jakościowego, nowoczesnego rozwiązania związanego z motywacją. Co jest jeszcze ważne w odzyskiwaniu kontroli nad jedzeniem? Kiedy odzyskujemy tą kontrolę? Kiedy, zobaczcie, nie poddajemy się w momencie potknięcia, tylko dzięki ciekawości i kreatywności szukamy rozwiązań. Coś się zdarzyło takiego w życiu, że się wykrzaczyło. Przykład jedzenia słodyczy, było dobrze przez 2 miesiące, 3 miesiące, dana osoba się trzyma w ryzach, wie ile może, ile nie może, ile chce, ile nie chce i w pewnym momencie zachciała się jej dużo więcej i olewa całą resztę i znik przez miesiąc. Nie myśli o zdrowym odżywianiu, tylko więcej uwagi przyświęca lodom, czekoladkom i tak dalej. Ale dzięki odrobinie ciekawości i kreatywności można to odwrócić. Zastanowić się, co mi nie poszło, gdzie był błąd. Zapisując to wszystko skrupulatnie, jesteśmy w stanie wyciągnąć wnioski. To jest niezwykle skuteczne. Do tego też trzeba trochę takiego już nawyku prowadzenia dziennika i takiego rozwoju osobistego. Czas nie stoi w miejscu, nie mamy cały czas tyle samo lat, więc warto się rozwijać i być szczęśliwym dzieckiem, a potem zdrowym dorosłym. To jest naprawdę ważne. Zresztą widzę też, że tego typu rozwiązania są faktycznie możliwe do wypracowania przy odpowiedniej komunikacji, odpowiedni poziom komunikacji, zaufania pacjenta i gdzieś wybiegania właśnie w przyszłość. Co się może stać? Środowisko po zmianie, to o tym wspomniałem. Środowisko, przebudowa środowiska jest kolejnym niezwykle istotnym elementem. Dlaczego? Dlatego, że w krajach, gdzie przykładem są na przykład kraje, gdzie słodkie napoje zostały objęte podatkiem, ich spożycie spadło, środowisko się zmieniło, w którym żyjemy. Napoje są za drogie. Wiele osób sobie już na nie nie jest w stanie pozwolić. Przeglądałem też badania na te zmiany nawyków żywieniowych. Okazuje się, że tak naprawdę ludzie rzadko podejmują przemyślane decyzje. Często działają pod wpływem impulsu, często działają pod wpływem innych. Widać było w przypadku COVID-u, co się działo. Wiele osób miało masę niezdrowej żywności. Średnio masa mieszkańca Polski na pewno wzrosła o, teraz z dokładnych danych nie pamiętam, które były z Polski, które z oceanu, ale od 1 do 3 kg. Znam rekordzistów, którzy przybyło im znacznie więcej. Przynajmniej sobie pojedli. To fakt. Natomiast my to nie podejmujemy racjonalnych decyzji. Widząc, że robią coś wszyscy, to często pójdziemy za tłumem. To też wspominał dr Walker z Uniwersytetu w Północnej Walii. Prowadził badania nad tymi wyborami żywieniowymi. Zresztą nieprzewidywalne środowisko jest takim efektem, który bardzo wpływa na zmianę nawyków żywieniowych. Może wpływać negatywnie. Jeżeli nie nauczymy siebie czy pacjenta elastyczności poznawczej, czyli właśnie tej zasady 80 na 20, pozwalanie sobie od czasu do czasu na coś, ale pod kontrolą w jakichś na początku narzuconych normach, a potem zautomatyzowanie tej kontroli, to każde środowisko nieprzewidywalne będzie prowadziło do gorszych wyborów. No i to nieprzewidywalne środowisko to właśnie był okres pandemii, ten pierwszy szczególnie, ale też pojawienie się na jakiejś imprezie, bez planowania tego, nie zabranie obiadu do pracy i najczęściej w takich nieprzewidywalnych sytuacjach działa impulsywność, pojawia się niechciany wybór. Więc planowanie, ustalanie sobie norm, elastyczności, to z pewnością przyspieszy czas odzyskiwania kontroli. Druga sprawa, kolejna sprawa, o której warto wspomnieć, są to potrzeby. Bo jeżeli osoba, z którą współpracujemy, nie będzie w stanie oceniać swojego stanu emocjonalnego, uczuć, potrzeb, w jakich się aktualnie znajduje, tak zwana aleksytymia, czyli nieumiejętność nazywania uczuć, czy brak interocepcji. Interocepcja jest trochę takim zmysłem. Mamy zmysł smaku, dotyku, powonienia, wzroku. Natomiast sygnały płynące z ciała, takich jak ból brzucha, takich jak gęsia skórka,
czy temperatura, gorączka, to są już sygnały, które wyłapujemy dzięki wewnętrznym nerwom. No, to są wrażenia interoceptywne. Dbamy tak o stan naszego organizmu. Bardzo świadomość tego, co się dzieje, pozwala nam się trafnie regulować. Ale żeby się nauczyć umiejętności interocepcji, warto przyświecić temu trochę uwagi. Niezwykle, co jest ciekawe, że powrót czy nabycie umiejętności wglądu w swoje odczucia płynące z ciała jest bardzo łatwy i jest trwały. Więc można go nauczyć się szybko i trwale w każdym praktycznie wieku. Najłatwiejszy chyba sposób jest to po prostu usiąść, zamknąć oczy i skupić się na sobie. Posłuchać swoich wydechów, poczuć jak płynie krew, poczuć temperaturę ciała, poczuć czy mamy pełny pęcherz, czy mamy pełne jelita, czy bije nam serce, w jakim tempie bije serce. Ja zauważyłem dosyć szybko podczas medytacji, że jestem w stanie w dosyć łatwy sposób obniżyć tempo bicia serca, tylko skupiając się. Mamy na to wpływ. Obniżyć poziom stresu tym samym. Umiejętnie się kontrolować. I te umiejętności pozwalają pacjentom później dłużej wytrzymywać w swoich nawykach i powstrzymywać ten moment nawrotu, który i tak prędzej czy później nadejdzie. I zobaczcie, najgorszym wrogiem zmiany nawyków są zaburzone na przykład potrzeby fizjologiczne, te podstawowe. Ktoś się nie wyśpi, będzie spał godzinę mniej i już następnego dnia mogą polecić słodycze, niezdrowe przekąski. Albo jeżeli przez tydzień będzie miał gorszy tydzień, bardziej intensywny w pracy, bardziej stresujący i już dieta zacznie się sypać, ale to nie z winy współpracy ze specjalistą, nie z winy swojej słabej, silnej woli i nie z żadnej winy zewnętrznej, tylko z winy tego, że nie wyspał. Umiejętność wglądu w swoje potrzeby i właśnie te odczucia płynące z ciała pozwala zapobiegać temu w przyszłości. I widzę to, że współpracując z osobami i prowadząc warsztaty na temat motywacji w otrzymaniu zdrowego odżywiania, widzę, że sen jest tutaj kluczowym elementem. Warto zwracać na niego uwagę. Ale oprócz tego nawodnienie. Czasami ktoś nie napije się szklanki wody, a zamiast tego sięgnie po ciasteczko, mylnie interpretując sygnały płynące z ciała. To jest właśnie skrajnie mylne interpretowanie sygnałów płynących ze swojego ciała. Więc warto jest skupiać uwagę na sobie i warto jest umieć skupiać uwagę na sobie i dbać o siebie, pamiętać o sobie, przytulać się, a przez przytulanie się rozumiem właśnie patrzenie, co tej małej osobie w środku potrzeba najbardziej. Justyna pisze: dobry wieczór, dziękuję pana filmom, dzięki pana filmom zacząłem jeść zdrowiej. Kończę ze słodyczami. Dziś zupka odkwaszająca. Pozdrawiam. Bardzo miło mi, dzięki, że chciałaś się tym podzielić. Czy czytałaś książkę Uzależnienie od słodyczy? Wiem, że książka skutecznie pomogła wielu, wielu osobom. Zamiennik cukru do herbaty, co by pan polecił? Ja jestem stanowiska takiego, że dobra zielona herbata nie potrzebuje cukru. Jeżeli umiejętnie wczuwamy się w jej smak, aromat, jeżeli wyszukamy sobie taką herbatę, taką naj dla siebie, z wszystkich dostępnych w jakiejś herbaciarni czy w jakimś właśnie sklepie z napojami, poznając ich historię, tworzymy nowe połączenia w mózgu, które nie reagują tylko na smak słodkiego, tylko reagują na aromat, zapach. Jesteśmy po jakimś czasie w stanie cieszyć się właśnie tymi doznaniami. I zobacz, to właśnie różni nas od zwierząt. Tak? Zwierzęta też jedzą dla kalorii, dla składników odżywczych, ale dla wrażeń zmysłowych, wiedząc, że pije herbatę, która jest z pewnego zbocza w drugiej części świata i jest to bardzo specyficzna odmiana, która charakteryzuje się lekko kawowo-karmelowym posmakiem i tak dalej. Polecam. Mirka pisze, żeby zrozumieć, że potknięcia są i będą i miną, dużo potrzeba miłości do siebie, a ja jak się potykam, im dłużej to trwa, tym tej miłości i zrozumienia dla siebie mam mniej. Wygórowane wymagania plus potknięcie równa się złość na siebie i zarzucenie procesu. Natomiast miłość plus potknięcie równa się zrozumienie i poddawanie się. Trzeba siebie jednak kochać, a już myślałam, że wystarczy przed sobą poudawać. No nie, nie wystarczy. Faktycznie, to też ciekawe odkrycie, informacja, miłość do siebie, tak. Pamiętanie o sobie. Wymagania realne, ani niewygórowane, ani nie za niskie, czyli coś, co
jestem w stanie realnie osiągnąć. I nie skupianie się na samym celu, bo jeżeli skupiamy się tylko na celu, to w pewnym momencie cel budzi zamiast pozytywnych ekscytacji, nadziei, chęci podjęcia działania, zaczyna budzić złość, frustrację, lęk i może zostać zarzucony, jeżeli robimy coś tylko dla celu, zapominając właśnie na przykład o sobie. Warto pamiętać, że to proces jest tym elementem, z którego warto czerpać przyjemność, żeby każda zmiana była po trochu zabawą, jakąś grą, jakimś wyzwaniem, żeby ta ekscytacja była wyżej. Nie robię tego, bo muszę, ale ja chcę coś zrobić. I ułożę sobie do tego zasady gry i będę się tym cieszył. Więc warto, też o tym wspominam w książce, no i w kursie o 30-dniowej motywacji też jest sporo na temat zabawy i tego właśnie, jak zmieniać nawyki, po prostu eksperyment, robiąc sobie małe wyzwania, ciesząc się tym procesem, ciesząc się, że możemy to robić, także nie jesteśmy w momencie, kiedy już jest za późno. No tak, udawanie faktycznie przed kim, jak przed kim, ale przed sobą udawanie nie wiąże się chyba z niczym. Dobrze. Justyna pisze, książki jeszcze nie. Na razie oglądam filmiki. Druga połowa też się wciągnęła w oglądanie. To i pozdrawiam drugą połowę. Dobrze, powiedzcie, jakie macie jeszcze pytania. Ciekaw jestem waszych pytań. W badaniach, które starałem się prześledzić przed spotkaniem z wami, nie ma jasnej odpowiedzi na zmianę nawyków. Jest badane intensywnie i pisząc książkę Uzależnienie od słodyczy, jest rozdział ostatni w modelu FitMind, czyli tam są sposoby, jak zmieniać nawyki żywieniowe, i jest to 26 sposobów, które zostały opublikowane w 2019 roku, jako taka duża metaanaliza. Metaanaliza to badanie oceniające wszystkie dostępne badania w danym zakresie. Czyli zebrano wszystkie badania odnośnie zmiany nawyków, jakie pasowały w ich kryteria, kilkaset badań, i posegregowano te sposoby. I one się powtarzały. I oceniono, które sposoby się najbardziej sprawdzały. Więc wybrano te najskuteczniejsze. I je właśnie opisałem w książce, więc tych najskuteczniejszych są. Ale z drugiej strony widzę, że często brak jest motywacji, i tą motywacją do działania jest wsparcie grupowe. Zobaczcie, to też już wspominałem kiedyś, że jak działają różnego rodzaju wiary i systemy wierzeniowe. Gdyby ktoś nauczył się wiary w Boga, to nie potrzebowałby chodzić do kościoła. Jakby przeczytałby Biblię i już wie o wierze wszystko. Ale tu chodzi o to, że systemy religijne też mają w pewien sposób wpływać na zachowania, by przestrzegać pewnych norm społecznych. Dlatego co tydzień chodzi się do kościoła i co tydzień spotyka się w grupie i przypomina się, że są takie zasady, takie normy: tu nie kradnij, tu nie zabijaj, tu nie cudzołóż, i tak dalej, i tak dalej. A gdyby to się nie powtarzało regularnie co tydzień, to z czasem zaczęłoby się rozmywać i pożyczenie od sąsiada myjki do samochodu już nie byłoby takim grzechem, bo tylko pożyczam bez pytania. Gdzieś to się zaczyna rozmywać, a potem coś większego, i tak dalej, i tak dalej. Dlatego w zmianie nawyków grupa wsparcia osób, które pomagają, jest kluczowa. Czy to będzie jedna osoba, to będzie osoba, która na nas dobrze wpływa, może być specjalista, może być ktoś, kto już przeszedł ten proces, może być, lub też właśnie grupy. I to widzę w przypadku sześcioosobowych grup wsparcia. W przypadku właśnie 15-tygodniowy proces intensywnej zmiany nawyków żywieniowych, nastawiony na redukcję słodyczy, jest o wiele skuteczniejszy od konsultacji indywidualnych, ponieważ po pierwsze jest określony w czasie, jest to 15 tygodni. Po drugie, działamy w sześcioosobowych grupach, więc każdy ma możliwość uzyskania wiele od grupy, wsparcia i dania tej grupie, więc jest to dwuzależne działanie. I dodatkowo też, co jest równie ważne, budują się emocjonalne więzi, więc często jest naprawdę, naprawdę dużo emocji, ale to też daje świetną motywację i chęć do dalszej zmiany. Teraz kolejna grupa rusza 12 października, we wtorek, i dalej poszukuję jeszcze trzech osób, a tak jak wspomniałem, do tej grupy kwalifikuję tylko wybrane osoby, żeby grupa była zgrana i żeby grupie udało się przejść w takiej formie cały proces. Chodzi o to, żeby pomóc.
Dlatego, jeżeli chcecie się jeszcze zgłosić, to zapraszam do wypełnienia formularza na stronie albo napisaniem wiadomości PRIV, a ja prześlę wtedy link do formularza. Będziemy się kontaktowali dwa, bo całość prowadzimy razem z Magdą, więc zapowiada się ekscytujące 15 tygodni. Bardzo skuteczne rozwiązanie. Naprawdę jestem. Pierwsza grupa skończyła, jestem pod wrażeniem. Powiedzcie, czy macie jakieś jeszcze pytania? Z wami jestem. Tak, w tych wszystkich badaniach, które przeglądałem, takich najważniejszych grup właśnie można zaliczyć pozyskiwanie umiejętności, jeżeli chodzi o długoterminowe przestrzeganie zaleceń związanych z zaleceń zdrowotnych, na przykład kontroli masy ciała w przypadku osób z otyłością. Najskuteczniejsze jest rozwijanie umiejętności, czyli stawanie się ekspertem, chodzenie na szkolenia, słuchanie live'ów, czytanie książek i tak dalej, co motywuje. Po sobie wiem, że chcąc zabrać się za jakieś działanie, często motywuję się w taki sposób, że zdobywam całą wiedzę, jaką mam w zasięgu. Wsparcie społeczne. To się powtarza wszędzie i tu już nie mam żadnej tajemnicy, że jest to najskuteczniejszy sposób. Właśnie jedna z osób napisała mi, że próbowała wielokrotnie pracy z indywidualnymi specjalistami, z terapeutami, z dietetykami i problem słodyczy cały czas się utrzymuje. A jak usłyszała, że jest proces grupowy, to w takich małych grupach, bardzo się cieszyła i sama. Więc też polecam. Dobrze, widzę, że nie ma pytań. Też was pozdrawiam. Polish Girl Power. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Czekam jeszcze na wasze pytania, no ale widzę, że jest cisza. Temat, kiedy odzyskam kontrolę. Mam nadzieję, że wam zarysowałem, tak? Żeby każdy był w stanie ocenić po sobie. Z pewnością najtrudniejszy jest ten okres pierwszych 2 do 4 tygodni. Później jest z górki, ale cały czas trzeba dbać o motywację, cały czas warto mieć na uwadze ten projekt, w który właśnie się weszło, czyli projekt zmiany nawyków żywieniowych, aby motywacja była na wysokim poziomie, dbanie o notowanie, o zapiski, potem optymalizacja tych zapisków, ustalanie celów, planów, przebudowa środowiska psychicznego, fizycznego, społecznego. Polish Girl Power. Mam pytanie, ale mogę na PRIV po live. Jasne, zapraszam. Pamiętajcie o tym, że nawroty będą i to tylko kwestia, jak na nie zareagujemy. Czy po takim nawrocie zrobimy sobie wakacje od zmiany? Czy po jednej próbie się szybko pozbieramy i weźmiemy do działania? Wszystko zależy od. Wakacje czasem też są potrzebne, ale dobrze jest na wakacjach utrzymywać. Pamiętać o zasadzie 80 na 20, czyli można wszystko, ale nie traćmy głowy. Nie traćmy głowy i dziękuję wam za dzisiaj. W takim wypadku do usłyszenia w kolejny wtorek, a w tą środę, w ten czwartek, czy wspomnę trochę prywaty. W ten czwartek jest live webinar odnośnie motywacji, czyli konsekwencja i wytrwałość w odżywianiu. Te cechy wymienialiście najczęściej w ankietach, które zbieram i staram się dzięki tym ankietom odpowiadać na wasze potrzeby. Stąd też wiem, że dużo było próśb odnośnie tego, jak utrzymywać motywację, jak utrzymywać konsekwencje, wytrwałość, jak pamiętać o sobie. I to wszystko zebrałem w tym webinarze, a jeszcze więcej będzie w szkoleniu, które nagrywam. Przedsprzedaż rusza już niedługo, więc podobnie w czwartek już będzie możliwa przedsprzedaż kursu. Dziękuję wam za dzisiaj, a miłego wieczora.